Regina przejechała na rowerze 2 i 1 mili ze swojego domu do szkoły, a następnie 1 i mili do domu przyjaciółki. Ile mil przejechała w sumie Regina? Czyli najpierw przejechała 2 i 1 mili, a następnie 2 1 a następnie 1 i Suma ta mili. jest całkowitą liczbą mil, jaką przejechała Regina. Widzimy, że możemy dodać części będące liczbami całkowitymi, ponieważ tak naprawdę jest to to samo, co 2 dodać 1 czwarta, dodać 1, dodać 5 ósmych. Możemy po prostu zmienić kolejność. Możemy dodać najpierw 2 dodać 1, otrzymamy wtedy, zapiszę to tutaj. 2 dodać 1 daje 3, teraz musimy dodać 1 czwartą do 5 ósmych. Dodać 1 czwartą do 5 ósmych. Musimy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność. 4 i 8. To będzie nasz nowy mianownik. 8 dzieli się przez 8 i 4. To najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 4 i 8. Nasz wspólny mianownik wynosi 8. 5 ósmych pozostanie jako 5 ósmych. Aby przejść z mianownika 4 do 8, musimy pomnożyć mianownik przez 2. Musimy też pomnożyć licznik przez 2. 1 razy 2 równa się 2. Oczywiście mamy jeszcze te 3 tutaj. 2 i 1 czwarta dodać 1 i 5 ósmych jest tym samym co to tutaj i jest równe 3 dodać i jeszcze nad mianownikiem 8 dodajemy 2 i 5 mamy 7 ósmych. Równa się 3 i 7 ósmych mili. Przejechała łącznie 3 i mili. Teraz chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Do tej pory, gdy dodawaliśmy liczby mieszane, część ułamkowa w wyniku zawsze okazywała się ułamkiem właściwym licznik był mniejszy niż mianownik. Teraz krótki przykład, aby pokazać wam, co zrobić, gdy licznik nie jest mniejszy niż mianownik. Mamy 1 i 5 ósmych dodać 2 i 4 ósme. 4 ósme jeżeli dodamy liczby całkowite, 1 dodać 2, otrzymamy 3. Dodać 5 ósmych, dodać 4 ósme, 5 ósmych dodać 4 ósme, otrzymujemy 9 ósmych, czyli mamy 3 dodać 9 ósmych. Byłoby bardzo dziwne, gdybyśmy powiedzieli, dobra, to to samo co 3 i 9 ósmych, ponieważ mamy tu liczbę mieszaną, zawierającą liczbę całkowitą i ułamek niewłaściwy. Jeżeli zadajemy sobie trud obliczania wartości jako liczby mieszanej, to lepiej, żeby ułamek był ułamkiem właściwym. Musimy inaczej zapisać 9 ósmych. 9 ósmych to to samo co 1 i 1 ósma. To to samo co 3 dodać 1 i 1 ósma. Możemy dodać liczby całkowite. 3 dodać 1 równa się 4, a następnie mamy jeszcze 1 ósmą. 4 i 1 ósma. Chciałem pokazać Wam przypadek, gdy otrzymany ułamek jest ułamkiem niewłaściwym.